Dzień dobry, Mateusz Ben, zapraszam na serwis sportowy. W poniedziałek wielkanocny odpoczynku nie mają piłkarze grający w PKO BP Ekstraklasie. Podopieczni Piotra Stokowca w świąteczne południe zmierzą się w meczu wyjazdowym z Krakowią. Piłkarze Zagłębia po ostatnim ligowym zwycięstwie odbudowali częściowo morale, jednak cały czas mocno trenują, aby w kolejnym meczu powalczyć o pełną pulę. Pracujemy nad wieloma elementami, między innymi pressing, między innymi też rozegranie piłki od tyłu, więc no, tych elementów jest sporo, a jeszcze też kilka dni przed nami do meczu, więc jeszcze tej pracy na pewno trochę będzie. Spotkanie rozpocznie się w poniedziałek o godzinie 12:30 na stadionie w Krakowie przy ulicy Kałuży. W sobotę w hicie Saler Ligi Okręgowej zmierza się aspirujący do awansu piłkarze Zawiszy Serby z Orlą Wąsosz. Zarówno Orla, jak i Zawisza na wiosnę prezentują się w bardzo dobrej formie, a punkty traciły jedynie z Sokołem Jerzmanowa. Teraz przyjdzie im się zmierzyć w meczu, który ustawi jedną z drużyn na lepszej pozycji w kontekście awansu do czwartej ligi. Dwa punkty straty do Orli Wąsosz. No, za tydzień mecz u nas z nimi. Będzie to naprawdę bardzo ważny mecz. No, tak naprawdę obyć czy nie być w czwartej lidze, ale trzeba też myśleć o tym, że nawet jak wygramy z Orlą, to przed nami jeszcze 7 kolejnych spotkań, które tak naprawdę będą, każde kolejne spotkanie będzie bardzo ważne. Jeżeli stracimy gdzieś punkty, to na pewno ta Orla nam może odskoczyć, ale musimy się na pewno skupić na tym meczu za tydzień. No, z formą trafiliśmy, myślę, że już w legnickim polu i cieszę się tylko z tego, że właśnie w tym okresie, gdzie te punkty musimy zdobywać i ta forma musi być. Spotkanie rozpocznie się w sobotę o godzinie 17, a rozegrane zostanie na boisku w Serbach. To wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.